Hello, to ja. Dzień dobry. Dobry. Jest 9 dzień wyprawy, standardowa mowa. 31 lipca. Tak, 2019 roku, cały czas ten sam rok. Pogoda się pieprznęła. Od rana padał deszczyk, taki całkiem drobny, ale się potem zwiększył. No i teraz jest około 11:30 i idziemy do Marienhamnu już. Łapiemy stopa. I zobaczymy, czy się uda. Łapiemy tego? To na razie przerywam. Właśnie była próba łapania stopa. Z tamtej strony, no co, no pogoda ojedzie następny, to może się uda. Więc znowu przerywamy filmik. No nie udało się drugiego samochodu, ale to jest początek, jesteśmy 3 minuty na trasie, to spokojnie. No i co, idziemy do Marienhamnu, plan jest taki, żeby się tam rozbić na dziko, bo jak byliśmy tam po raz pierwszy na kempingu, był taki pan capoeira. On się rozbił na dziko, już wiemy jaka to jest miejscowa. No i może się uda. Z dostępem na camping, znaczy na wszystkie dobra, które są na kempingu, chcemy z tego korzystać, a spać poza. Więc może się uda. No i tyle. Deszcz lekko deszczowy, teraz jest nie deszczowy, ale jest chłodno. Jest tak super ponuro to, nie? No i jutro wypływamy z Marienhamnu 1 sierpnia do Sztokholmu, więc na razie z dnia 9 tyle. Pozdrawiam. No muszę powiedzieć, że łapanie stopa na Wyspach Halandzkich należy do bardzo przeciętnych, ponieważ no tak, spełniamy wszystkie warunki. O, jedzie coś, więc może się uda. Spełniamy wszystkie warunki, to znaczy no wyglądamy jak wyglądamy, plecaki, stoimy w zatoczce, czyli samochód ma dużo miejsca do zatrzymania się. No i idzie to jak krew z nosa, no tak, tak się mówi. O, coś jedzie, może się uda, zaraz zobaczymy. Dobre samochody na pewno nas nie biorą. Klimat jest taki, w Polsce ten stop lepiej wygląda. Może oni nie chcą jakby sobie ubrudzić samochodów, o właśnie tymi plecakami i tak dalej. No i tyle, w każdym razie do autobusu do Marienhamnu stąd mam za 2 godziny niecałe. No i przez te 2 godziny staram się coś złapać, no bo warunki są czasowe i takie jakby deszcz na przykład zaczął padać, to tu jest przystanek. Taka budka, no i nic. Dagmara na pierwszym planie, bo jest kobietą i no kierowcy bardziej chyba się w tą stronę będą kierować. Ale ja też, żeby nie było, stoję z tym plecakiem, który pokazuje, że nie jestem panem z reklamówką przy drodze, który jedzie gdzieś tam nie wiadomo co, nie wiadomo w jakim celu i dokąd. No i tyle. Z 8 dnia wyprawy, 9, może nie zwieje. Kamera stoi na rowerze, chciałem tylko powiedzieć, że dotarliśmy do Marienhamnu. No stop z kempingu, z tego przystanku autobusowego szedł z oporem. Oporny był, po godzinie złapaliśmy starszego pana, ale od razu do Marienhamnu, więc super sprawa. Przed autobusem, ile to minął godzinę na pewno, licząc jeszcze jego dojazd, no to zaoszczędzono z 1,5 godziny. Samo nie szło. No i teraz jesteśmy bezdomni, idziemy na plażę posiedzieć, a później szukać miejsca na dziko, żeby się przespać. A jak się nie da, no to trzeba będzie pójść na kempie, żeby tam już nie robić jakichś słów. Aha, i jest 31. 9 dzień wyprawy. Główna ulica. Ah, tira.